Rozwiążmy kilka zadań z treścią. Nadia jest w domu, a Peter jest w szkole, która jest 6 mil od domu. Narysuję schemat. Nadia jest tutaj, Peter jest tutaj. Są 6 mil od siebie. To jest odległość między domem a szkołą to 6 mil. Wyruszają do siebie w tym samym czasie. Oboje więc wyruszają w tym samym czasie, zmierzając ku sobie. Nadia idzie 3,5 mili na godzinę. Porusza się w tempie 3,5 mili mili na godzinę w tym kierunku. Peter porusza się na deskorolce w tym kierunku w tempie 6 mil na godzinę. W jakim czasie i jak daleko od domu się spotkają? Załóżmy, że spotkają się no nie wiem. Będzie to bliżej domu, bo Peter jest szybszy. Peter porusza się szybciej. Przyjmijmy, że x to odległość od domu do miejsca spotkania. Czyli ta odległość to x. Jaka to będzie odległość? Jeśli to jest x, a to całe ma 6 mil. to ta odległość wynosi 6 odjąć x. Nadia przejdzie więc x mil, a Peter przejedzie 6 odjąć x mil i będą się przemieszczać tak samo długo. Pamiętajcie, oboje wyruszają w czasie 0 i po czasie t spotkają się tutaj. Dotarcie do tego miejsca zajmie im tyle samo czasu. Równanie nadi. Jeśli pamiętamy, że droga równa się prędkość razy czas, to możemy to wykorzystać dla obojga. W przypadku Nadi odległość, jaką przejdzie, to x. x równa się jej prędkość, czyli 3,5 mili na godzinę, razy t, czyli czas, w jakim dotrze na miejsce. Równanie Pitera będzie takie. Jego droga przejedzie on 6 minus x mil, czyli 6 minus x równa się jego prędkość, czyli 6 mil na godzinę razy czas dotarcia na miejsce. Jemu również zajmie to t godzin, czyli razy t. Mamy więc dwa równania i dwie niewiadome, czyli możemy je znaleźć. Tutaj już mamy x. Podstawmy to za x tutaj. Możemy więc przepisać to równanie. 6 minus, ale zamiast x wstawiamy 3,5 t, 6 minus 3,5 t, bo wiemy, że x równa się 3,5 t równa się 6t. Popatrzmy. Jeżeli dodamy 3,5 t do obu stron równania, wyjdzie 6 równa się 3,5 t plus 6t, czyli 9,5 t. Jeśli podzielimy obie strony przez 9,5, to otrzymamy t równe 6 przez 9,5 godzin. Jest to trochę dziwna liczba. Można to zapisać tak. To to samo, co 6 przez 9,5. To to samo, co 19 drugich. Dzieląc 19 drugich przez 2, wyjdzie 9,5. To się równa 6 razy 2 przez 19. 12 dziewiętnastych godzin. Po takim czasie się spotkają. W jakiej odległości od domu się spotkają? Chcemy znaleźć wartość x. Będzie on równy 3,5. Zamiast tego mogę napisać 7 drugich. To to samo co 3,5. Razy nasz czas, czyli 12 dziewiętnastych. Dzielimy licznik i mianownik przez 2 i mamy 7 razy 6. To... 42,19 mili. Po 12:19 godziny to dziwny ułamek. Spotkają się dokładnie 42,19 mili od domu. To trochę więcej niż 2 mile od domu. Następne zadanie. Peter kupił w Staples kilka zeszytów po 2,25 dolara i jeszcze kilka w Wright Aid. Po 2 dolary każdy. W obu miejscach wydał tyle samo, a razem kupił 17 zeszytów. Ile zeszytów Peter kupił w każdym sklepie? Zdefiniujmy zmienne. S to liczba zeszytów kupionych w Stapes, a R to liczba zeszytów kupionych w Rite Aid. Razem kupił 17 zeszytów. Więc jakie mamy informacje? Razem kupił 17 zeszytów. Użyję innego koloru. Razem kupił 17 zeszytów, czyli. S plus R równa się 17. Wiemy też, że wydał tyle samo w obu sklepach. Ile wydał w Rite Aid? Użyję pomarańczowego. W obu miejscach wydał tyle samo. Czyli ile wydał w Staples? Kupił S zeszytów po 2,25 25 każdy, czyli 2,25 S. Tyle wydał w Staples. Ma to być równe wartości wydanej w Rite Aid. W Rite Aid wydał 2 dolary na każdy zeszyt. 2 dolary razy liczba zeszytów z Rite Aid. Tyle wydał w Rite Aid. Znowu mamy dwa równania z dwiema niewiadomymi. Może trochę popodstawiajmy. Co najlepiej podstawić tutaj? Podzielmy obie strony tego równania przez 2. Czyli mamy. Mamy r. Jeśli podzielę obie strony tego przez 2, to wyjdzie 2,25 przez 2 razy s równa się r, tak? Tylko podzieliłem obie strony tego przez 2. Jeśli wezmę tę wartość i wstawię ją za r tutaj. To równanie przyjmie postać s plus. Zamiast r mamy 2,25 przez 2 razy S równa się 17. 17 Uprośćmy. Tu jest jedynka, możemy to zapisać 2 drugie S, tak? Ten współczynnik to 1 mamy wspólny mianownik czyli 4,25 przez 2 razy S równa się 17. Na razie unikam złożonych obliczeń. Pomnożę obie strony przez odwrotność 2 przez 4,25. Wyrażenie, gdzie jednocześnie jest ułamek zwykły i dziesiętny, jest trochę dziwne, ale dopuszczalne. Mnożymy obie strony przez 2 przez 4,25. To się skraca, wychodzi s równa się 17 razy 2 to 34 przez 4,25. Przyjrzyjmy się temu. Wygląda, że powinno to się równać 8. 4,25 to 4 i 1 czwarta, a to to samo co 17 przez 4. To to samo co 34 przez 17 czwartych, a to jest to samo co 34 razy 4 17. Wstawmy jeszcze jeden tutaj. Podzielić przez 17 to 2. Podzielić przez 17 mamy 1. 2 razy 4 równa się 8. Kupił on 8 zeszytów w Staples. to jest 8, a WriteAid kupił 8 plus R równa się 17. Odejmujemy 8 od obu stron. WriteAid musiał kupić 9 zeszytów. Zróbmy jeszcze jedno. To może być naprawdę zabawne. Peter jest na dworze, patrzy na świnie i kurczaki na podwórzu. Nadia jest w domu i nie widzi zwierząt. Peter zadaje Nadii zagadkę. Mówi jej, że naliczył 13 głów i 36 stóp i pyta, ile świn i ile kurczaków jest na podwórzu. Zdefiniujmy nasze zmienne: p to liczba świn, a c to liczba kurczaków. Liczba głów to w gruncie rzeczy liczba świń i kurczaków, zakładając, że wszystkie mają jedną głowę. Liczba świń plus liczba kurczaków jest równa liczbie głów. To ta liczba. 13 głów. Teraz 4 razy liczba świń, tak? Każda świnia ma 4 nogi, czyli 4 razy liczba świń plus 2 razy liczba kurczaków. Zakładając, że mamy dwunożne kurczaki, równa się liczbie stóp, czyli. 36. Znowu mamy dwa równania z dwiema niewiadomymi. Zamiast rozwiązać je metodą podstawiania, użyję dodawania i odejmowania równań. To równanie możemy pomnożyć przez 2. Musimy pomnożyć całe równanie przez 2. Tak by było wciąż prawdziwe. Mnożę całe równanie przez 2. Otrzymuję 2P. Plus 2c równa się 26. Teraz odejmę to równanie od tego równania. Co mogę zrobić, ponieważ to jest równe temu, to jest równe temu, a więc nie robimy nic, co by łamało zasady algebry. Odejmujemy więc dolne równanie od górnego równania. Wstawię tu wszędzie minus, żebyście wiedzieli, że odejmujemy. 4p minus 2p to 2p. 2c minus 2c to 0. Po to właśnie to zrobiłem, żeby skrócić. 36 minus 26 to 10, czyli 2p równa się 10. Dzielimy obie strony przez 2. Mamy 5 świń. Teraz 5 plus liczba kurczaków równa się 13. Musimy mieć. Odejmujemy 5 od obu stron. 8 kurczaków. Możecie też spróbować metody podstawiania. Było już wiele przykładów rozwiązywania układów równań, w których rozwiązuję je wolniej i wyjaśniam trochę bardziej logikę rozwiązywania. Wybierzcie, co wam pasuje. Tak czy inaczej, nadi powinno wyjść 5 świń i 8 kurczaków. I to by się zgadzało. Mamy 13 zwierząt, mamy 13 głów. Jak pomnożymy 5 razy 4, to 20 stóp świń plus 16 stóp kurczaków. 20 plus 16 to razem 36 stóp.